Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Krystian Lewandowski tutaj na początku. Szanowny Panie Stanisławie, ostatnio odkryłem na YouTube prawdziwą perełkę w postaci alfabetu Kisiela, czyli nagrania sprzed wielu lat, w którym świętej pamięci Stefan Kisielewski opowiada o wielu znanych mu osobiście postaciach. Ciekaw jestem, czy zna Pan ten film i chciałbym zapytać o kilka wypowiedzi Kisiela, które mnie bardzo zaintrygowały i co do których chciałbym poznać Pańskie zdanie, jako że znał Pan osobiście tego nietuzinkowego człowieka. No ja tego filmu nie oglądałem, bo to chyba był taki cykl. Natomiast jest książka taka, Alfabet Kisiela. I ja tę książkę mam, nawet tutaj jest przede mną na półce. I tu przechodzę do konkretów. Pierwsze, przy osobie Jerzego Turowicza Stefan Kisielewski mówi, że było to bardzo dziwne połączenie żarliwego katolika ze świeckim zamiłowaniem do sztuki, poezji, filozofii. Jak to rozumieć? Czy zgodziłby się pan z Kisielem, że te dwie postawy się kłócą? Bądź co bądź, pan również będąc katolikiem ceni poezję i sztukę. Nigdy nie pomyślałem, że to miało być sprzeczne, a wręcz przeciwnie. Czemu Stefan Kisielewski mógł uważać to za sprzeczność? Ja nie wiem, to być może, że Kisielewski się przejęzyczył, bo to rzeczywiście jest nonsens. To rzeczywiście jest nonsens. Jak mówił Ludwik Hieronim Morstin, Pan Bóg działa również przez piękno. W związku z tym nie ma żadnej sprzeczności między katolicyzmem a zamiłowaniem do piękna, czego świadectwem są choćby kościoły katolickie, które teraz to już może nie, bo taka moda zapanowała na protestantyzację katolicyzmu, ale kiedyś to były przecież, to są dziełami sztuki, więc nie. Natomiast wydaje mi się, że Kisiel mógł się przejęzyczyć, bo Jerzy Turowicz, no nie wiem, Kisiel go tam znał, więc może był żarliwym katolikiem. Moim zdaniem raczej był katolikiem zawodowym. Natomiast zbyt blisko dopuszczał do siebie diabełka politycznego. No i to oczywiście, to sam Kisielewski w swoich dziennikach tam się na niego użala, bo powiada tak, tu komuna łamie ludziom kręgosłupy moralne, a ci tam się brandzlują na temat roli kobiet w kościele i tak dalej. Trochę było takiego eskapizmu w tym postępowaniu Jerzego Turowicza i być może, że o to Kisielewskiemu wchodzi, bo bym był bardzo zdziwiony, gdyby naprawdę chodziło mu o to, że zamiłowanie do literatury i sztuki. No nonsens kompletny. Drugie, o kardynale Wyszyńskim Stefan Kisielewski mówił, iż nie bardzo on lubił on intelektualistów, podając argument, iż Pan Jezus zamiast ówczesnych intelektualistów, faryzeuszy, wolał otaczać się rybakami, celnikami, słowem prostymi ludźmi, a następnie kardynał kończył to porównanie pytaniem, czy to nic Panu nie mówi. Bardzo mnie to zaniepokoiło, bo czyż w takim razie, idąc za słowami prymasa tysiąclecia, lepiej nie być intelektualistą, tylko na przykład prostym elektrykiem i na deser kukuń. No nie, myślę, że wie pan, tę deklarację prymasa Wyszyńskiego należy rozpatrywać w kontekście i sytuacyjnym, i w kontekście historycznym. Trzeba pamiętać, w jakim kontekście ta wypowiedź padła. Otóż prymas Wyszyński był zagadnięty o to, dlaczego lansuje tutaj taki katolicyzm ludowy, a nie Kościół otwarty, który teraz też jest lansowany. Prymas Wyszyński doskonale wiedział, że jeżeli Kościół utraci, że tak powiem, więź z tymi właśnie masami ludowymi, to zniknie.
Zwłaszcza, że znaczna część tych reprezentantów Kościoła Otwartego to rzeczywiście byli faryzeusze. Ja pamiętam te deklaracje. Prymas Wyszyński, kiedy tam mu czyniono wyrzuty właśnie z tego powodu, to on mówił skromnie, że on stara się naśladować Pana Jezusa. I a co Pan Jezus? No Pan Jezus to mówi z nierządnicami, z rybakami, tam z jakimiś celnikami, przestawał, a unikał intelektualistów ówczesnych, czyli faryzeuszy. Pewien typ intelektualisty, który jeszcze w tamtych czasach był bardzo rozpowszechniony w Polsce. No już nie mówię o księżach patriotach i takich rozmaitych katolikach, co to róg Stalina i trzech krzyży, to nie, ale z takich zwykłych. Otóż to znaczna część ówczesnych intelektualistów, owszem, lubiła męczeństwo, ale na pluszowym krzyżu. I często władze komunistyczne im coś takiego fundowały. Stefan Kisielewski jeszcze raz tam się naraził prymasowi Wyszyńskiemu, bo chyba w Laskach prymas miał taki wykład. No i tam między innymi mówił, że Matka Boska dana jest ku obronie naszego narodu, a słysząc to Stefan Kisielewski scenicznym szeptem, ale tak, żeby prymas usłyszał, prawda, no nie za dobrze, żeśmy na tej obronie wychodzili. A prymas Wyszyński przerwał i mówi tak: Panie Stefanie, pan koniecznie chce, żebym ja pana wyklął, ale nic z tego nie będzie. Więc prymas Wyszyński miał przy tym poczucie humoru. I trzecie pytanie. Przy nazwiskach na literę W, po postaciach typu Wyszyński, Wojtyła czy Wańkowicz, no to akurat jest różnego kalibru te postacie. Mówię zwłaszcza Melchior Wańkowicz, nie bardzo pasuje do tych dwóch poprzednich. Pojawia się on. I tutaj o mało nie zadławiłem się herbatą. Stefan Kisielewski mówi, że rozmawiał z Kukuńkiem dwa razy, po czym opisał go jako postać jedyną w swoim rodzaju ciekawą. Oraz uwaga, że jest to błyskotliwy człowiek. I tu moje pytanie, jak bardzo Kukuniek musiał upić Kisiela podczas tych dwóch rozmów, że Kisiel zauważył u niego taką cechę jak błyskotliwość. Z góry dziękuję za odpowiedzi na te pytania i życzę zdrówka. No nie wiem, co Kisielewski miał na myśli, mówiąc o błyskotliwości Kukuńka. Bardzo możliwe, że miał, rozumiał przez to gonitwę myśli, na którą Kukuniek zawsze tam cierpiał. On teraz jeszcze to mu się spotęgowało. Natomiast postać jedyną w swoim rodzaju ciekawą. To bym się na tym skoncentrował. Otóż jak postać jedyna w swoim rodzaju ciekawa, to postać, którą można zdefiniować jednym słowem jako osobliwą. I warto pamiętać, jak to słowo się mówi po grecku, osobliwy. Idiotropos. Pani Anna Grabar. Dlaczego Polacy są tak bardzo podzieleni? Czy jest to wina edukacji, wychowania, indoktrynacji medialnej w TV i internecie, niskiego poczucia wartości, czy jeszcze czegoś innego? No, wszystkiego po trochu, a najważniejsze jest to, że ościenne państwa prowadzą u nas polityczne wojny. Właśnie nie bardzo wiadomo o co, o wpływy swoje. No i wciągają poprzez swoje agentury i poprzez media i pożytecznych idiotów rozmaitych, wciągają w to zwykłych ludzi. No i w rezultacie Polacy są podzieleni. To, że Polacy są podzieleni, to nie jest złem samym w sobie. Wszystko zależy od tego, na jakim tle ten podział przebiega, bo czasami podział, spór może być ważny. I to wtedy taki podział jest może być konstruktywny. A jak nie wiadomo o co chodzi, no to takie podziały, kiedy jedni skaczą sobie do oczu, jedni drugim skaczą do oczu, no to rzeczywiście sprzyja tylko anarchizacji życia publicznego i z tym właśnie mamy do czynienia w Polsce. Pan Jacek Dworzański.
Witam, szanowny panie Stanisławie. Czy zgodziłby się pan z tezą, że gdyby zdarzył się nam w naszej rzeczywistości prawdziwy mąż stanu, to stalibyśmy się na powrót państwem poważnym? Musiałby to być ktoś na miarę Kazimierza Wielkiego, Ronalda Reagana czy Margaret Thatcher. A może wśród naszych elit już taki ktoś się pojawił? Serdecznie pozdrawiam i liczę na to, że tym razem przejdę przez trudne kwalifikacje dopuszczające do odpowiedzi przez pana w kolejnym cykielu. Życzę dużo zdrowia. No, to jest bardzo możliwe, bo rola takich wybitnych przywódców w historii jest ważna i czasami przesądza o losach całego państwa. Na przykład w Rosji Piotr Wielki, który Rosję wydobył z, można powiedzieć, takiego ogromnego zacofania i zrobił z niej państwo, no, jak na garbatego, nowoczesne. Katarzyna poszła tą drogą jeszcze dalej. No i w rezultacie w wieku XIX Rosja już była państwem cywilizowanym, a takim skokowym momentem to była wojna napoleońska, która można powiedzieć, że stworzyła naród rosyjski w nowoczesnym rozumieniu tego słowa. Bo przed wojną napoleońską to nie było takie oczywiste, czy naród rosyjski istnieje, a po wojnie napoleońskiej to już było oczywiste, że coś takiego jest. Drugą taką postacią to był Bismarck, ale ja bym tu Kazimierza Wielkiego nie wystawił. On co prawda jest tam chwalony za to, że jak mówi przysłowie, zastał Polskę drewnianą, ale zostawił mu Romano. Natomiast no, rozdawał Polskę na prawo i lewo, także nie wiem, czy można go w związku z tym zaliczyć do wybitnych postaci, to już prędzej. Taką wybitną postacią był Kazimierz Jagiellończyk i król Stefan Batory, jeśli już mamy w historii własnej, a w historii starożytnej, no to Aleksander Wielki, Juliusz Cezar, czy cesarz Trajan, także to, czy cesarz Justynian w Bizancjum. Także to jest takich postaci mnóstwo i gdyby się taki u nas trafił na tej miary przywódca, no to mielibyśmy szansę na wybicie się na państwo poważne. Natomiast momencik, bo tutaj muszę jeszcze drugą część pytania. Czy ktoś się pojawił? No ja niestety nie widzę nikogo takiego, ale ja tak nie przyglądam się. Bardzo możliwe, że ktoś taki już się urodził. Że ktoś taki już się urodził, tylko my o nim nic nie wiemy. No i tak jak o Hitlerze, jak Hitler się urodził, to nikt nie wiedział, że ten człowiek będzie, że tak powiem, kierował Niemcami i przywiedzie je do zguby. No, ale to tak bywa, więc być może ktoś się już urodził, no i prędzej czy później się nam objawi. Pan Maciej Marek. Witam pana w tych nieciekawych czasach. Czy osoba prywatna może zgłosić do prokuratury z marszu informacje o możliwości popełnienia przestępstwa i dyskryminacji prezydenta Wałbrzycha i czy postępowanie zostanie wszczęte z urzędu? Również przeciwko panu, który proklamuje zakaz poruszania się między województwami dla niezaszczepionych. Jak daleko posuną się nierządy państw pana zdaniem? Zrobią obozy z wieżyczkami strzelniczymi dla niezaszczepionych i otoczą drutem kolczastym. Proszę o prawną poradę. Proszę pana, no trzeba spróbować. Trzeba spróbować i zobaczymy, jak prokuratura zareaguje. Bo każdy obywatel ma taki nawet społeczny obowiązek, nie prawny, ale społeczny obowiązek zawiadomienia organów ścigania, jeżeli tylko doszedł do wniosku, że do podejrzenia, że mogło zostać popełnione to przestępstwo.
trzeba spróbować. Jak prokuratura zareaguje, to nie wiem, czy obozy z wieżyczkami, no wszystko jest możliwe, jak, zwłaszcza jak wkroczymy już głęboko w etap surowości, a to ponieważ się coraz częściej takie głosy, no jeszcze nie o wieżyczkach celniczych, ale już o karach nakładanych na nich i tam jakichś takich dyskryminacjach, no to może dojść do czegoś gorszego. Pani Alicja Kotlarek, najwspanialszy panie redaktorze, tym razem bez pytań, tylko z serdecznymi pozdrowieniami i podziękowaniami za wszystko, co pan robił. Chciałam podzielić się zdjęciem naszej domowej kolekcji, niestety niepełne jeszcze, i życzyć nieustającej pogody ducha i zdrowia. Zasłuchana w panu Alicja. Tutaj jest takie zdjęcie, nie wiem, czy będzie widoczne. Taka zestaw książek moich, które pani Alicja tutaj zaprezentowała. No bardzo dziękuję za te miłe słowa pod moim adresem. To mnie podnosi na duchu, zwłaszcza w obliczu tamtych rozmaitych niezyczliwych komentarzy, które no też są konieczne, dlatego że po to są te nagrania, po to są te komentarze, żeby każdy widz mógł się wypowiedzieć. I ja zawsze stałem na stanowisku wolności słowa, więc, ale no mówię, jak mi tam ktoś za bardzo wyzywa, to przyjemnie mi nie jest. I tak dla symetrii pani tutaj głos to miód na moje serce. Pan Olek Skarżyński. Szanowny panie Stanisławie, mam dwa pytania. Zacznę od pytania o Amerykę i jej imperium. Mianowicie wszystkie imperia w historii łączy to, że w końcu upadają. Czy właśnie jesteśmy świadkami upadku tego imperium? Moim zdaniem jeszcze nie. Moim zdaniem jeszcze nie. Imperium amerykańskie jest bardzo młode. Liczy niewiele ponad, znaczy nie imperium, w ogóle Stany Zjednoczone jako państwo jeszcze. Im liczy trochę więcej jak 200 lat, ale imperium takim Stany Zjednoczone stały się dopiero po I wojnie światowej. Już takie imperialne te miały, a po drugiej to już z całą pewnością. Więc jest to imperium bardzo świeżej daty. Ja się, bo początki Stanów Zjednoczonych żadnego imperium nie zapowiadały. Jak byłem w Filadelfii, to widziałem te budowle takie historyczne, gdzie tam się Stany Zjednoczone rodziły. To takie ciupki, żadnej zapowiedzi wielkości tam nie ma. No a później powstały ogromne miasta z drapaczami chmur. Stany Zjednoczone kontrolują cały świat. Także jeszcze na razie pogłoski o śmierci Stanów Zjednoczonych są przedwczesne. Drugie pytanie dotyczy Rumunii i jej ropy. W czasie II wojny światowej rumuńskie złoża w rejonie Ploiești stanowiły ważne źródło paliwa dla Wehrmachtu. A w okresie powojennym nic nie słychać, ani nic nie wskazuje na to, aby Rumunia eksploatowała te złoża, bo przecież była bardzo biedna. A ropa to przecież cenny surowiec. Może pan coś więcej powiedzieć na ten temat? No mogę powiedzieć tylko jedno, że Rumunia należała do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podobnie jak Polska. Przypomnę, że w Polsce do 1956 roku Rosjanie wybierali węgiel górnośląski za darmo. To w Rumunii mogło być to samo, ale nic pewnego na ten temat nie wiem. Pan Edward S. Szanowny panie Stanisławie, dwa pytania. Czy prywatyzacja służby zdrowia i szkolnictwa jest konieczna? Jeśli tak, to jak według pana te procesy powinny przebiegać? Czy grywa pan w bryza? Jeśli tak, to tak, czy tak dobrze jak JKM? No nie tak dobrze. Ja już teraz coraz rzadziej grywam w bryza. Główne takie, taki okres, kiedy grałem codziennie, to było jak byłem internowany w Białęce, no to tam dla zabicia czasu grywaliśmy w bryża, ale nie, bo kolega Mik grał w bryża zawodowo, zarobkowo, także znacznie lepiej ode mnie gra. Czy prywatyzacja służby zdrowia i szkolnictwa jest konieczna? Nie jest konieczna. Przecież w tej chwili mamy do czynienia Państwowa Służba Zdrowia i to
funkcjonuje. Jak funkcjonuje, to jest całkiem inna sprawa. Moim zdaniem jest pożyteczna. Konieczna nie jest, ale pożyteczna jest. Jeśli tak, to jak według pana te procesy powinny przebiegać? No po prostu powinna tutaj, powinien zostać przełamany państwowy monopol edukacyjny i zlikwidowane Ministerstwo Edukacji, które tam program ustala bez względu na to, czy to są szkoły państwowe, czy nie państwowe. No i wtedy byłyby różne szkoły o zróżnicowanym programie. Przede wszystkim należałoby koedukację zlikwidować. No a jeśli chodzi o służbę zdrowia, no to wprowadzić zasadę, płaci ten, kto korzysta. Bo jak w tej chwili jest opłacana ochrona zdrowia? Powiedzmy, że usługa medyczna kosztuje 100 zł podatnika. No i on płaci 100 zł, że tu będzie miał usługę medyczną wyświadczoną, ale połowę z tych 100 zł to zabierają ludzie, którzy nikogo nie leczą, którzy tylko tam no są. To jest cała biurokracja. A lekarze i pielęgniarki, czyli ci, którzy tę usługę wykonują rzeczywiście, dostają 50 zł. Gdyby nastąpiła prywatyzacja, to znaczy wyeliminowanie tych pośredników z tego łańcucha i przywrócenie zasady, że płaci ten, kto korzysta i płaci temu, od kogo kupuje, no to wtedy można by obniżyć koszty usługi medycznej na przykład do 75 zł. I ten pacjent by płacił mniej, a lekarz i pielęgniarka by dostawali więcej. Więc oni mieliby powody do zadowolenia i pacjent by miał powody do zadowolenia, natomiast niezadowoleni byliby tylko ci pośrednicy. Więc musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co nam bardziej leży na sercu, czy nasz własny interes, czy interes pośredników. I pan Wojtek Leśniak. Panie Stanisławie, jak zapatruje się pan na pomysły prywatyzacji policji i sądów? W odpowiednim czasie oczywiście. Sądy polubowne oraz firmy ochroniarskie już działają. I czy taka prywatyzacja bądź przekazanie niektórych kompetencji firmom prywatnym jest dobrym pomysłem? No jeśli chodzi o prywatyzację policji, to jestem przeciw, dlatego że tak samo jak prywatyzacji wojska. Dlatego, że państwo jest monopolem na przemoc. W związku z tym wszystkie te agendy państwowe, które stosują przemoc, powinny być państwowe. Dlatego, że niedobrze by było, gdyby tam obywatele czy jakieś grupy zaczęły stosować przemoc na własną rękę. Podobnie sądy, co nie wyklucza funkcjonowania sądów polubownych, które i w dawnej Polsce funkcjonowały, a i teraz mogą funkcjonować, tylko w dawnej Polsce, inne było poczucie honoru. Jak ktoś się zapisywał na kompromis tak zwany, czyli na sąd polubowny, to było nie do pomyślenia, żeby nie wykonał postanowienia takiego sądu. Sprawy tam były rozpatrywane, że tak powiem, bez prawnych kruczków, tylko na zasadzie takiej słuszności. W każdym powiecie był jakiś taki uczciwy obywatel, do którego wszyscy się na kompromis zapisywali, ale było nie do pomyślenia, żeby ktoś się wypiął na ten kompromisowy wyrok, bo wtedy tracił cześć. Nikt nie był przyjmowany w towarzystwie, ani on, ani jego rodzina. Jego córki nie mogły wyjść za mąż, bo to był taki świnia. Jego synowie, za jego synów nikt nie chciał córek wydawać. Więc poczucie honoru było wyższe, bo było wzmacniane takimi. Teraz oczywiście tak nie jest. Dlatego ja, mimo że doznałem niesprawiedliwości ze strony wymiaru sprawiedliwości i to kilkakrotnie, to nie zmienia mojego poglądu, że wszystkie agendy państwowe, które
których działalność jest związana ze stosowaniem przemocy, powinny być częścią tego państwowego monopolu. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do cykielu następnego.